Cześć, witajcie serdecznie w pierwszym odcinku Mierzymy w tym roku. Na pierwszy ogień idzie H&M. Zamówiłam kilka rzeczy przez stronę internetową. Będzie kilka koszul, torebka, więc myślę, że coś ciekawego, ale raczej to jest małe zamówienie, więc nie będzie to za długi odcinek. Jeżeli lubicie takie filmiki, to będzie miło, jeżeli zasubskrybujecie ten kanał. A co, ja się już przebieram w pierwszą rzecz i zaraz będziemy razem oceniać zamówienie. Mam już na sobie pierwszą rzecz i tylko dla przypomnienia dodam, że wszystkie linki są w opisie pod filmem, więc jeżeli któraś rzeczy Wam się podoba albo chcecie właśnie zobaczyć sobie na stronie H&M-u, to zapraszam do opisu. I pierwsza rzecz to jest koszula oksfordzka, którą mam na sobie w odcieniu jasno-niebieskim, wykonana w 100% z bawełny. Ja wybrałam rozmiar L, ta koszula kosztuje 80 zł. Na stronie H&M zawsze są opinie klientów i ja zawsze sobie je przeglądam, żeby wiedzieć, jaki rozmiar wybrać i tak dalej, może się czymś zasugerować. I tutaj były podzielone opinie, niektórzy mówili, że te koszule są takie naprawdę duże, szerokie, niektórzy, żeby ich nie słuchać, więc wiecie, sama nie wiedziałam, co zrobić. Tak się prezentuje ta koszula. Czy widzicie? Mam nadzieję, że tak. Wydaje się być bardzo porządna. Nie wiem, czy bym nie chciała jeszcze, żeby była taka większa, czy to nie byłoby fajne. Chociaż, no jest trochę szersza, więc może to już w sumie ma taki look. Jedyna rzecz, która mnie trochę drażni, to jak widzicie, mam dobry rękaw, ale jak tak biorę, to tu już jak mam taką przykrótką tą koszulę, chociaż ta modelka na zdjęciu to w ogóle nosiła w ten sposób. Włożyłam ją w spodnie i w ten sposób wydaje mi się, że większa już była tutaj za szeroka. Wydaje mi się, że wygląda w porządku, ogólnie dobrze się w niej czuję. Właśnie ja to chciałam taką koszulę może do biura, może na jakieś wyjście, coś w tym stylu, żeby po prostu nie zawsze chodzić w bluzach, dresach i tak dalej, tylko mieć jakąś ładną koszulę. Ale mam wątpliwości, bo też myślałam, że kupię sobie taką koszulę oversize'ową i będzie fajna do jakichś bikerów. Na wiosnę, na lato, bardziej na lato pewnie. No nie wiem, będę musiała poprosić Was o opinię, co myślicie na temat tej koszuli, bo sama nie wiem. Pewnie jeszcze będę musiała przejrzeć się w lustrze, bo tutaj z daleka to średnio widzę w podglądzie. Zostając przy kolorze niebieskim, zamówiłam taką mini torebkę. Czas ją rozpakować. Z tego co czytałam, to nie mieści nawet telefonu. Więc pytanie, po co ją zamówiłam? Wygląda tak. Ale była taka urocza i tak, nie wiem, chciałam zaryzykować. Nie wiem, czy nie była na promocji, zaraz Wam powiem, ile kosztowała. Ma długi pasek, który tutaj zaraz przyczepię. Trochę mała, nie wiem, do czego bym ją nosiła, bo do tej koszuli to tak trochę wygląda komicznie. Oszukało mnie trochę zdjęcie, bo na pierwszym zdjęciu, oj, nie wiem, czy zobaczycie, spróbuję Wam pokazać. Na pierwszym zdjęciu wygląda ona na taką dosyć jasną torebkę, dopiero na kolejnych rzeczywiście jest taka ciemniejsza, więc myślałam, że ona będzie dużo jaśniejsza. Chciałam spróbować, bo nie mam żadnej takiej małej torebki, ale z tego co widzę kosztuje 90 zł, więc to dużo jak na taką torebkę. Tym bardziej, że nie jest to skórzana torebka. Zróbmy test na telefon. Tutaj jeszcze, jak widzicie, ma takie zapięcie. Ale wydaje mi się, że mój telefon się tu zmieści. Tak, mieści się. Dużo miejsca nie zostaje, ale mieści się mój telefon. Też będę musiała jeszcze ją zobaczyć w lustrze, no ale jest malutka. Tutaj do tego zestawu to trochę tak średnio mi pasuje. Ale ogólnie sam zamysł fajny, może jakby była jaśniejsza. Nie wiem, dajcie też znać, co myślicie. Taka torebka. Ale rzeczywiście wydawało mi się, że kupiłam ją na promocji, a za 90 zł to raczej jej nie zostawię. A i jeszcze, jeżeli zamawiacie z aplikacji, to warto założyć sobie konto klubowicza, bo tam od jakiejś kwoty macie darmową przesyłkę, w sklepie macie darmowe zwroty i jeszcze zawsze są jakieś kupony. Ja tutaj przy tym zamówieniu też miałam jakiś kupon do wykorzystania, więc warto mieć to konto H&M. Mam już na sobie następną koszulę. I to jest ta sama koszula co niebieska, bo myślałam, że one będą hitem, więc zamówiłam sobie dwa kolory.
Ale szczerze mówiąc, nie jestem przekonana. Ogólnie ten kolor jest ładny. Znowu jest trochę ciemniejszy niż w kamerze, więc na to musicie wziąć poprawkę. Ale nie wiem. Jest ładna, nie powiem, że nie jest ładna, bo jest. Ale nie wiem, czy tak bym często w niej chodziła. Ja jednak teraz staram się robić dosyć przemyślane zakupy, więc tu tak nie jestem przekonana. Już bardziej mi leżała ta niebieska, szczerze mówiąc. Ale jak już wspominałam wam o bikersach, to muszę pokazać, co mi się udało wyhaczyć. Przeglądam teraz moje zamówienie w telefonie. Okazało się, że nic, co zamówiłam, nie było na promocji. Ja byłam pewna, że zrobiłam jakieś super deale, więc coś pomyliłam. Pierwsza rzecz jeszcze z takich sportowych. To jest top, który jak widzicie jest taki trochę asymetryczny. Tu ma jedno ramionczko, po drugiej stronie są dwa. Tak się prezentuje. Jest to bezszwowy top do ćwiczeń chyba? Już sprawdzam. Tak, bezszwowy biustonosz sportowy za 60 zł. I już wiem, promocja była za 30 zł, był taki granatowy i nadal jest na promocji, ale chyba nie było mojego rozmiaru. Ja tutaj się sugerując wziąłam też rozmiar L, więc ten czarny był za 60 zł. Ale szukałam czegoś nowego, z racji, że teraz bardzo dużo chodzę na bieżni w ciągu dnia, więc robię tak ostatnio po 10 km, plus jeszcze ćwiczę sobie jogę, więc chciałam po prostu mieć jakiś nowy set do ćwiczeń, dlatego wybrałam tę górę. I już widzę, że te spodenki, chciałam skupić sobie bikersy, takie bikery, wiecie, spodenki krótkie, takie dopasowane. To chyba nie będą takie do chodzenia, tylko to są chyba spodenki pod coś. No, tutaj nie doczytałam. Nie doczytałam, myślałam, że to będzie inny materiał, taki wiecie, elastyczny, dopasowany, ale taki bardziej cieninowy, a to jest taki jak majtki bezszwowe. Szkoda, przymierzymy zaraz. Aha, i to jest dwupak za 80 zł, shorty biker, lekko modelujący, no show. Przymierzyłam już ten top i niestety jestem troszkę rozczarowana. Mogę wam w sumie pokazać. Prezentuje się on tak. No i nie wiem, jakoś tutaj mi tak nie leży. To jakoś tak nie za estetycznie wygląda. No, spodziewałam się czegoś więcej po tym topie. Nie wiem, może wzięłam też zły rozmiar, chociaż jest w porządku, ale nie wiem. Te bikersy. Co do nich? No dobra, czyli już nie rozpatrujemy ich w kategorii takich spodenek na co dzień, tylko raczej pewnie to jest modelujące pod jakieś ubranie. Więc pierwsza rzecz to tutaj na górze się delikatnie rolują. Nie wiem, może to też kwestia, że takie spodenki powinno brać się mniejsze, więc może powinno być mniejsze na przykład. Ale nie wiem. No mogę wam pokazać, jak one się prezentują. Są takie, do połowy uda. Ale widać, że to są po prostu takie bikersy rzeczywiście pod ubranie, pod jakąś sukienkę, żeby wam się nie odznaczała bielizna. Tu rzeczywiście to tak niwelują to. Ja ich nie zostawię, bo w sumie takich nie potrzebuję spodenek, więc je odeślę. I co? To byłoby tyle z tego zamówienia. Mam takie mieszane uczucia, szczerze mówiąc, bo ten top był moim faworytem, a okazuje się, no, że raczej go nie zostawię. Dla mnie zamówienie wygrywa niebieska koszula i ta torebka. Ta torebka też nie wiem, czy ona dostanie. Zaraz sobie przymierzę ją do jakichś moich innych ubrań. Po prostu zobaczę, czy do czegoś by mi pasowała. Jako taki kolorowy dodatek. Może jeszcze przejdę się po sklepach i uda mi się znaleźć taką małą torebkę w jakimś innym kolorze. Albo po prostu jakąś inną. No, zobaczymy. Ale mam takie mieszane uczucia. Trochę mojej winy, że nie doczytałam z tymi spodenkami. No, te koszule muszę jeszcze też zobaczyć w lustrze. Nie spodziewałam się, że taki odcinek w ogóle powstanie na początku tego roku, bo na razie ograniczyłam zakupy i w styczniu nie było żadnego odcinka z serii Mierzymy. Ale te Mierzymy powoli tak będą wchodzić, co jakiś czas się będą pokazywać. Mam nadzieję, że przed wyjazdem do Lubina zdążę jeszcze dla was nagrać Mierzymy z innego sklepu, z bardzo przystępnymi cenami, w którym nie robi za bardzo zakupów, ale zobaczyłam kilka fajnych rzeczy na stronie i chciałam przetestować z wami. No więc zamówiłam i zobaczymy. Jak zawsze proszę was o wasze opinie,
co myślicie. Ten odcinek, no myślę, że w miarę szybko wrzucę, więc wasze opinie będą mi bardzo pomocne w tym, co zostawić, a co nie. I też, jeżeli jeszcze mnie nie subskrybujecie, to zachęcam do zostawienia subskrypcji i obserwacji mojego kanału. Dziękuję bardzo, że dotrwaliście do końca i co, żegnam się z wami. Pa, pa, do następnego filmu.